Otóż mnie chodzi o percepcję tych zdjęć dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi. Ja chciałem powiedzieć parę słów, skąd te zdjęcia się biorą, dlaczego one takie są, jak są. Ja mam do dyspozycji dwie sprawy. Pierwsza sprawa, którą ja mam do dyspozycji, informacja, to są zeznania świadków, które znajdują się w książce Tryczyka. Czyli ja znam relacje, jak było naprawdę, w jaki sposób dochodziło do zabójstw i jak zabijano. Druga rzecz, którą ja mam do dyspozycji, to jest moja wyobraźnia. Moja wyobraźnia uruchamia się wskutek tych informacji, tych świadków. Ja od razu widzę to miasteczko, bo dziesiątki tych miasteczek znam z mojej 20-letniej pracy nad cyklem Tu byliśmy. Więc ja miasteczko w całości już mam. Mam poszczególne domy, ponieważ jestem fotografem, obserwatorem i we mnie zapada to, co ja widzę, we mnie się magazynuje. Mam informację, słowo, zeznania świadków i mam informację, miejsce, wygląd, wizualizm. A ponieważ mam wyobraźnię, moja wyobraźnia rozbudowuje się jakby sama w sobie. I kiedy przyjeżdżam do tego miasteczka, w którym wiem, kiedy i jak mordowano i kogo, i wchodzę na jakiś trawnik i tam leży jakiś kamień, to po pierwsze, jako człowiek badający historię, mogę założyć, że pod tym kamieniem ktoś został zabity. Istnieje takie prawdopodobieństwo. A jeśli tam nikt nie został zabity, to w podobnym miejscu. Czyli mur, kawałek ściany, złamane drzewo, rozbity żywopłot. Wszystko, wszystkie atrybuty małego miasteczka, w którym jest sporo rzeczy właśnie takich niedorobionych, niewykończonych albo zniszczonych. I to jest proweniencja tych fotografii. Stąd one się biorą. Czyli widz musi sobie wejść w moją wyobraźnię. I moim życzeniem jest, żeby ten widz trochę odczuł to, co ja odczuwałem. Że w tym miejscu, podobnym miejscu popełniono zbrodnię. To jest moje medium. Ja za pomocą tego medium głoszę swój punkt widzenia i moje poglądy na życie i na świat. I ponieważ interesuję się historią II wojny światowej i Holokaustu i sam mam w życiorysie bezpośrednie zetknięcia z Żydami i z gettem i z transportami do Treblinki i z ratowaniem ludzi. Więc to się jakby stało czymś jakimś nieodzownym. To czuję się w obowiązku zabrać głos w tej sprawie. A przecież jesteśmy świadkami niesłychanego fałszowania historii. Ogromna większość społeczeństwa nie chce przyjąć do wiadomości, że Polacy byli katami, ponieważ jest bardzo wygodnie pozostawać przy poglądach, że Polacy byli bohaterami przeważnie
i ofiarami. Bardzo chętnie. Kult ofiary, kult śmierci, tego nie potrzebuję Państwu mówić. Jak jest rozpowszechniony i jakie spustoszenia robi w naszym społeczeństwie do dzisiaj. Natomiast przyjąć do wiadomości, że Polak wziął siekierę i zabił swego sąsiada Żyda, z którym mieszkał 25 lat obok siebie, nie chcą tego przyjąć. To jest niewygodne. To jest jedno z moich życzeń, żeby te miasta, w których miały miejsce zbrodnie, o których mówimy, jakoś to zakonotowały w swojej historii. I mamy pomniki, tablice różnych rzeczy, mniej lub bardziej ważnych historycznie. Ja nic nie mam, żeby była na rynku tablica, która opowiada o jakimś wyczynie ruchu oporu Armii Krajowej, która tu miało miejsce. Ja nie chcę deprecjonować całego, powiedzmy, wysiłku okupacyjnego oporu. Czy on był słuszny i skuteczny, to jest zupełnie inna sprawa. Ci ludzie ginęli w dobrej wierze, walczyli za ojczyznę. I niech sobie mają pomniki, czy tablice, czy inne miejsce upamiętnienia. Jednak uważam, jeśli w tym mieście zginęło w krótkim czasie ponad 50% ludności i o tym nie ma najmniejszego śladu, jest to po prostu skandal. Jest to życie, które jest pozbawione wszelkich korzeni. I bardzo źle to świadczy o mieszkańcach i o ich reprezentantach i siedzących w tym ratuszu, w tej Radzie Miejskiej. I ta zbrodnia, która była popełniana przez Niemców, hitlerowców i tych naszych polskich sąsiadów, powinna być absolutnie dostrzegana, zwracająca uwagę w przestrzeni publicznej takiego miasteczka. Czy to była likwidacja getta przez Niemców, czy była to mordownia zrobiona przez Polaków opisywanych, sprawa opisywana przez na przykład pana Tryczyka. Ta rzecz powinna być widoczna w tym mieście, nie tylko ukryta. I być może istnieje wizualność jakiejś tablicy, jakiegoś symbolu, czy jakiegoś rekwizytu, pomogłaby mieszkańcom, szczególnie młodszym, pogodzić się z tym. W końcu to są trzy pokolenia i obecne pokolenie w mieście Szczuczyn nie może mieć wyrzutu sumienia, że ich pradziadkowie mordowali Żydów. Ale dla ich również, powiedzmy sobie, luksusu psychicznego, te tablice, moim zdaniem, by mogły im wręcz pomóc. Już nie mówię o stosunku starszego pokolenia, co do którego mam mieszane uczucia. Myśmy nie rozmawiali z ludźmi, którzy do nas podchodzili, nie rozmawialiśmy o zbrodniach Polaków. Jeśli cokolwiek wypływało, to sami miejscowi ludzie wracali do Holokaustu, do zagłady zrobionej przez Niemców. Myśmy nikogo też nie zaczepiali i unikali rozmowy na temat tych wydarzeń 1941 roku. No ja niech, bo można trafić na wnuka mordercy. No a ja nie jestem historykiem i naukowcem. Ja tam byłem w innym celu niż pan Tryczyk na przykład, który mówił mi, że wręcz rozmawiał z mordercami.
Ja miałem jakby swoją sprawę w tych miastach do załatwienia. I natomiast odczuwaliśmy taką, jak to powiedział Marek Grygiel, właśnie ruch firanek, że myśmy byli obserwowani, ale to ja znam od lat, od kiedy robię zdjęcia w sztetl. Obcego się obserwuje, bo to nie są miasta turystyczne, typu Kazimierz nad Wisłą, gdzie jest 5 tysięcy turystów na rynku i 10 tysięcy tur za rynkiem, tylko tam nikt nie przyjeżdża. Żaden turysta, albo przyjeżdża raz na 5 lat jakiś dziadek z Ameryki. I to pewno niekoniecznie żydowskiego pochodzenia. Więc każdy obcy tam jest zauważany. No, a szczególnie my, wiedząc, że jesteśmy jakby na miejscu zbrodni, to widzieliśmy te ruszające się firanki. Nie, ja, moim kluczem jest jakby, jak stary jest ten motyw. Ja zakładam, że te przedmioty są świadkami zbrodni w tym cyklu. Natomiast w całym cyklu Tu byliśmy, eliminuję rekwizyty współczesności. To znaczy, jeśli trafiam w miejscowości na dobrze zachowaną synagogę albo źle zachowaną synagogę, ale na niej mam ogromny szyld, pralnia chemiczna, warsztat samochodowy, wytwórnia wafli, to ja fotografuję tę synagogę do celów czysto dokumentalnych. Ale to zdjęcie nie wchodzi do mojego cyklu Tu byliśmy. Do cyklu Tu byliśmy wejdzie ta synagoga, jeśli ona jest bez tych szyldów. To znaczy, jeśli jej stan obecny pamięta Holokaust, czasy Holokaustu. Nieraz mam kłopot, bo na przykład w bardzo interesującym mnie miejscu stoi samochód i usuwa mi od razu z góry zrobienie fotografii. Czasami udaje się znaleźć właściciela samochodu. Czasami samochód odjeżdża bez moich interwencji, a czasami ja odjeżdżam bez sfotografowania tego obiektu. Ja ten temat podjąłem w 2001 roku, kiedy opublikowano sprawę Jedwabnego. Po przeczytaniu książki Grossa i obejrzeniu filmu pani Arnold, ja zrobiłem projekt pod tytułem Sąsiadka, który indirekt dotyczył Jedwabnego. Do tego projektu zaprosiłem mojego przyjaciela Chrisa Niedentala, żeby robić to z dwóch aparatów, żeby obserwowały to dwie głowy. I była to historia, esej fotograficzny, picture story, o życiu dziecka w sztetlu nieokreślonym. I to dziecko znika. 20 kilka zdjęć. Wystawa pierwsza pod tytułem Sąsiadka miała miejsce w Zachęcie Narodowej Galerii w lipcu 2001 roku, 10 lipca, kiedy w Jedwabnem były główne uroczystości tej strasznej rocznicy. Więc tutaj drugi raz dotykam sprawy mordu Polaków. Mordowania Żydów przez Polaków po kilkunastu latach od tamtych wydarzeń. Czy z
Ta wystawa Sąsiadka miała miejsce w kilku, po Zachęcie miała miejsce w kilku miejscach. Moje środowisko obdarza mnie pozytywnymi reakcjami. No a ja nie znam pewnych środowisk. Na przykład nie wiem, jak gdyby tę wystawę pokazać w Szczuczynie albo gdziekolwiek, w jednym z tych kilkunastu miasteczek, czy w ogóle ktoś by ją zaakceptował, czy byłoby to w ogóle możliwe. Pan Tryczyk rozmawiał z jednym z burmistrzów, nie pamiętam, chyba właśnie w Szczuczynie, o tej wystawie i o wystawie pewnego fotografa historycznego, który pochodzi z tamtego miasta. I pan Tryczyk proponował moją wspólną wystawę z tymi historycznymi zdjęciami, autentycznymi dokumentami. I w pierwszym momencie ten burmistrz nawet interesował się takim projektem, a ostatnio mówił mi pan Tryczyk, że wycofał się z tego. Więc ja myślę, że to nie jest łatwa sprawa z tą wystawą przebić się konkretnie do jednego z tych miasteczek. Że właśnie to uwiera tych ludzi. Że to dla nich jest to niewygodne skrzypienie. No i że nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić z tak ciężką historią, z ciężkimi faktami. Na początku mój projekt nazywał się Hasydzi, ponieważ ja zacząłem od książki Bubera, a Buber opisuje Hasydów. Ale potem, jak zacząłem jeździć po tych miejscach cadyków wyjętych z książki Bubera, to po chwili już wiedziałem, że mój cykl będzie hołdem dla wszystkich Żydów, którzy zniknęli z tych miasteczek, nie tylko dla Hasydów. I bardzo szybko już wprowadziłem nazwę roboczą Tu byliśmy, która się przyjęła do wystawy i książka została też zatytułowana w ten sposób. Budziszewski był niesłychanie ciekawą postacią, ponieważ Budziszewski się konwertował w ogóle, przeszedł na judaizm i wyjechał z Polski do Izraela. I potem ja miałem przerwę w kontaktach z nim, ale potem, bo myśmy tam mieli pewne jakby wewnętrzne, były jakieś konflikty nie bardzo racjonalne, ale potem to się wszystko wyrównało. I on potem mieszkał w Nowym Jorku, przeniósł się. Myśmy dużo rozmawiali przez telefon. On bardzo lubił do mnie dzwonić. Potrzebował takich rozmów po polsku z kimś bliższym i starym przyjacielem. Myśmy tak... Te długie rozmowy telefoniczne wykluły ostatecznie ten pomysł. Wziąć mapę, książkę Bubera, przeczytać Warka, Ger, Przysucha, pojechać i fotografować. I właśnie jak fotografować, to dopiero się w ostatniej chwili w naszych rozmowach jakby sprecyzowało, bez rekwizytów współczesności, jako główny klucz. Więc Budziszewski, kiedy się mówi o błogosławionej pamięci, odegrał ogromną rolę w powstaniu tego cyklu. A zatem również późniejszych, bo jeszcze miałem cykl Zacisze związany z moim wspomnieniem z transportu do Treblinki. Miałem kilka lat temu wystawę Zacisze w ramach festiwalu Singera na Próżnej.
czyli już miałem kilka rzeczy pośrednio lub bezpośrednio związanych z Holokaustem. No mam uczucie, że ja coś w tej sprawie zrobiłem. Mnie chodzi też o świadomość społeczną. Przecież ja tego nie fotografuję dla siebie. Chociaż my wszystko właściwie, wszyscy fotografujemy dla siebie. Ale no to jest jedna strona medalu. Fotograf jak ja, który zaczął jako fotoreporter i pracował w tygodniku, musi myśleć o odbiorcy. Choć nie wiem, jaki był egocentrycznym artystą, musi myśleć o swoim czytelniku cotygodniowym. Ja miałem 100 tysięcy widzów co tydzień, prawda? Więc ja jestem wobec siebie odpowiedzialny za to. Czyli ja informuję. Pierw jestem informowany, jako dziecko oglądałem gazety, jeszcze nie umiałem czytać, ale fotografie oglądałem. Potem już umiałem czytać, więc czerpałem informacje. W końcu czułem, że muszę kupić aparat, ponieważ chcę dawać informacje. Taki był proces. I to jest na tych ścianach. Ja informuję. Ja jestem cały czas fotożurnalistą. Ja bym chętnie wydał album. Składającym się ze wszystkich moich projektów związanych z Żydami. Czyli tu byliśmy, sąsiadka, zacisze, lekcja pamięci, 4 do tej pory. Chętnie bym to wydał w bardzo ładnie zrobionym albumie, bardzo ładnym poligraficznie i drukarsko. Taka wyobrażam sobie, że byłaby to taka perełka wydawnicza, czarno-biała, o świetnej jakości druku, o świetnym liternictwie. Troszkę tekstów.